razem nie pozwolę, żeby mnie wzięła pod górę. Tak se czasem myślę, że w byciu najlepszym bękartem kosmosu nie chodzi tylko o strzelanie. I wtedy szarpie struny. Taka tam wrażliwa strona. I wokół. Ej, zaraz, nie płacą mi za udowadnianie superowości. I tak jest oczywista. To teraz wracając do wspominek, pamiętasz plan? Że tamci strzelają, a potem chodzą. No, jasne, że mnie słuchasz. Czyli pozostało cwaniakom już tylko załatwić, co nam trzeba i sprawdzić, czy dogadają się z gościem, co rządzi tą całą kotłownią. Ja się tym zajmę. Wow, niezła robota! To się dopiero nazywa wejście smoka. Teraz czas na nas. Ruszamy, do dzieła! Rozejrzyjmy się. Może jest tu coś, co się przyda. Akurat nie zadanie dla Supermana.
Miłe miejsce. Dlaczego ktoś chciałby żyć w starym, mrocznym i strasznym zamku? Dlaczego? Co w tym dziwnego? Ja to już widziałem. Najwyraźniej mamy komitet powitalny. Ojej, nie powinni byli się tak wysilać. Kolejne wyzwanie? Może naprawdę się nas tu spodziewają? Nic ponad nasze siły, prawda? Ładnie, drużyno. Wow,
Czy ja słyszałem pochwały z ust Batmana? To naprawdę dziwny dzień. Dąży po świecie opowieść o człeku cudownym, jego sama obecność niepokoi dogłębnie. To zabójca nad zabójców, to ja, Kanto do ustu. A, wstawaj! Tak jak sądziłem, pułapka! Przygotowali się na wszystkie scenariusze. Właściwie jestem pod wrażeniem. Nie masz mi równego siłą, ja zaraz to ukażę. Wam się wydaje, że mnie pokonacie? I nic lepszego nie znajdziesz, a ja tyle oczekiwałem. Przestać natychmiast! Stalowy człek sercem jak ten dzwon, choć nie wiem po co tak żeluje włos. Wypina swą klatę i szczerzy twarz, choć desu przecież na wierzchu ma. Raz człek nietoperz był sobie żył, na zbrodni wciąż okrutnie się mścił. Nudny tak strasznie i ponury jak noc, przyjaciół niewielu miał więc ten gość. W ogóle bierzesz i śmiech! Czas na upadek! Nie masz mi równego siłą, jak zaraz to ukażę! Celujesz równie nieszczególnie, jak z tobą ogólnie! Bezczelne małe! Łopocze niczym flagi nasz zew, jej czerwień, błękit i czysta biel. Choć dzika, zawzięta i brutalna jest, pięknem oblicza chwalić się może te. Człek szybki, że nie spostrzegnie nikt, pojawi się i zniknie, najzwyczajniej wnik. Jego ruchy szybkie jak błyskawica są, biegnie, wybiegnie, nikt nie zauważy go. A teraz ukażę, w czym faktyczny sens mej siły. Sprawdźmy, co z takim krokiem. Gościom i co za to ma?
łomot własnym toporem. Ten kantor to raczej powinien przemyśleć karierę śpiewaka i skupić się na uczciwym pilnowaniu pałacu. I nasze klauny w końcu docierają na miejsce, co już kojarzysz. Wbili się w środek gadki Darkseida, żądając prawdy. I co teraz, wielki przydalu? No to ja tyle. Wszystko, żem powiedział? To się kimnę. I nie pisnę nawet, jak to się wszystko teraz skończy. Za spoilery to mi nie płacą. A teraz się stąd. Nie masz gdzieś czegoś do roboty?